Witajcie kochani, witam Was kwietniowo, witam Was na horoskopie na kolejny miesiąc. Jak zawsze kochani, we wstępie cudownie, że jesteście. Dziękuję, że razem tworzymy ten mistyczny ogród. Dzięki temu, że jesteście, to nabrało i cały czas ma ogromny sens, że to robię, że tu jestem. Dziękuję kochani, że tak we mnie wierzycie, że ufacie w to wszystko, co tutaj jest przedstawiane, że także lubicie te przekazy oglądać, słuchać, że po prostu tutaj jesteście. Dziękuję, dziękuję, dziękuję kochani. Dziękuję Wam za każde zaangażowanie, za lajki tych materiałów, które Wam się podobają, za komentarze, za to, że przesyłacie dalej te materiały. Jest to dla mnie bardzo ważne, jak i dla rozwoju tego kanału. I cudownie, że inne osoby też mogą trafić na ten kanał i wiele z nich zostaje i jest zadowolone z tych czytań. Także cieszę się bardzo jeszcze raz, kochani. Dziękuję z serduszka. Bądźcie błogosławieni. Niech błogosławieństwa na nas płyną, każdego z nas w tym pięknym miesiącu kwietniu. I pamiętajcie, że nagrywam w systemie otwartym, więc możecie tu swobodnie buszować po kanale, poszukując informacji dla siebie, nie tylko oglądając ze słoneczka, ale czasem bardziej rezonują nawet horoskopy, kiedy patrzymy ze Słońca, z Księżyca, z Marsa, z Wenus, czyli jeżeli nie masz jeszcze kosmogramu, sprawdź sobie, zrób, możesz online zrobić samodzielnie. Link będzie pod spodem, jak zrobić samodzielnie kosmogram, taki króciutki materiał, zobacz sobie, jak jeszcze nie wiesz. No i pamiętajmy, wszyscy jest to ogólne czytanie. Bierzmy, co rezonuje z naszym życiem, z naszymi potrzebami, a reszta, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć, jest to dla nich ważne. I na sam koniec, kochani, jak zawsze, zapraszam Was serdecznie na Tarot i Oracle, drugi kanał, gdzie wszystko na temat kart, gdzie wszystko na temat nauki tarota i gdzie jest pięknie i magicznie i będzie jeszcze bardziej magicznie. Dobrze, a teraz już zacznijmy sobie horoskop. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku byka. Ja mam byka, kochani, w słoneczku, w ascendencie i w Merkurem. To zobaczmy, co tu dla nas na ten miesiąc kwiecień. Bardzo prosimy, wyższa jaźni dla byków. Divine Source. No, kochani, to jest niezwykła karta. Pierwsze, co tutaj czuję, to to, żebyśmy zaufali temu właśnie źródłu, z którego pochodzimy. Tu, gdzie nasza wyższa jaś się pojawia, prawda? Żeby zaufać temu, co się dzieje wokół nas, z taką wiarą i pewnością, że to, co się dzieje, jest dla nas dobrem. Nawet jeżeli nie zawsze rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś w danym momencie na przykład nam się nie spełnia. Ja wielokrotnie trafiam na taki cytat: jeżeli nie spełniło ci się twoje pragnienie, to może to jest błogosławieństwo na dany moment, którego nie rozumiesz po prostu. Czasem nam się wydaje, że bardzo czegoś chcemy, ale nie znamy wszystkich tutaj jakby faktów na ten temat. I bardzo często właśnie nasza wyższa jaś, przewodnicy duchowie, jak tego nie nazwiesz, chronią nas przed tym, żeby właśnie coś się nie stało. Więc tu chodzi o to, żeby ufać, że ta nasza wyższa jaś, że to nasze boskie źródło właśnie prowadzi nas właściwie i wie lepiej, prawda, czy coś powinno w naszym życiu zaistnieć, czy nie. Tak czuję na sam początek, byki kochane, żebyśmy tu zaufali, zawierzyli i dali się prowadzić właśnie tej naszej wyższej jaźni. Dobra, zobaczmy, co jeszcze w takim razie dla byków na kwiecień. Byki w kwietniu. Okej. 33 nam się pojawia. Zobaczcie, no praktycznie podobny przekaz. Posłuchaj wiecznej piosenki twojej duszy. Tune into it and learn to trust it. Czyli jakby połącz się z nią i naucz się ufać temu swojemu wewnętrznemu właśnie głosowi. Zobaczcie, jak podobne dwie wiadomości tutaj. Czyli dzieją się rzeczy i będą się działy rzeczy w kwietniu dla nas, byków.
które może na pierwszy moment nie będą dla nas do końca zrozumiałe, albo będzie się chciało nam temu przeciwstawić. Natomiast wszystko się dzieje po coś i z jakiegoś powodu, i tak czuję tutaj, że to jest dla nas taki przekaz właśnie pierwszy i drugi, żeby zaufać temu, co w nas właśnie, zaufaj temu swojemu głosowi, zaufaj wyższej jaźni, zaufaj temu prowadzeniu. Zobaczmy, co tu może przyjść nowego albo powracającego w kwietniu do nas. Dla byków, wyższa jaźń, bardzo proszę, dla byków. Dla byków na kwiecień, dla byków na kwiecień. O. Aha, okej. No właśnie, siedem kielichów. No właśnie, i co wtedy? Siedem kielichów, kochani, to jest na swój sposób właśnie praca z tą nieświadomością naszą, która... tak, to, tu nie ma rzeczy, które moglibyśmy na faktach oprzeć i podjąć dzięki temu decyzję. Tu wszystko jest gdzieś w jakiejś fantazji, marzeniach, jeszcze rozmyte. Możemy mieć tutaj podgórkę, że tak powiem, z podejmowaniem decyzji. To jest pierwsza rzecz, którą czuję. Możemy tutaj gdzieś się rozfantazjować, rozmarzyć, czyli pamiętaj, żeby sięgać po te rzeczy w danym momencie, które są realne dla ciebie na dany moment. Czyli trochę realizmu tutaj trzeba, ale jednocześnie pamiętaj, byczku, że wszystko jest możliwe, tylko niektóre rzeczy wymagają więcej czasu, więcej przygotowania. Zobaczcie, w sprawach prywatnych mamy wisielca. To ciekawe, bo u baranka była taka rada na końcu, siedem kielichów i wisielec, pamiętam. Więc jeżeli ktoś tego barana gdzieś tu ma przy sobie albo w kosmogramie, to też sobie może zobacz. Dobra, zobaczmy sprawy zawodowe, urzędowe, biznesowe, finansowe. Dla byków, byki, byki, byki. Tu mamy cztery pentakle, okej. Jeżeli chodzi tutaj o kwiecień i wszelkiego rodzaju finansowe jakieś ruchy, że tak powiem, inwestycje, to co chcesz kupić albo czego nie kupić, to tutaj będzie trzeba uważać, bo z jednej strony będzie nam się chciało trzymać, nie puścić, zaoszczędzić, ale z drugiej strony takie zbytne trzymanie to sprawia, że energia pieniądza się przyblokowuje. Dlatego tu jest pokazane, daj się prowadzić intuicji, prawda? Pozwól sobie na to, żeby to intuicja, wyższa jaźń ciebie prowadziła. Ojej. Tak, dobra, spadły mi karty. I co mamy na końcu? Tak, mamy kartę diabła jako radę. Pierwsza rzecz, którą czuję. Uważaj, żeby się nie dać wciągnąć w lęk i strach, czy w jakieś takie poczucie braku, niemożności, przyblokowania, poczucie, czy wmawianie sobie. Czasem sobie sami wmawiamy jakieś właśnie blokady, jakieś limitacje, jakieś ograniczenia, prawda? Tutaj głównie czuję, uważaj byczku, nie daj się wciągnąć w lęk i strach. To jest bardzo ważne. Zobaczmy, co na końcu. Mamy rycerza pentakli. Rycerz pentakli mówi... Wszystko się da załatwić, wszystko się da zrobić, dokładnie to, co przedtem powiedziałam, ale niektóre rzeczy wymagają więcej czasu, zaangażowania, prawda? I co tutaj mamy na wierzchu? A tu mamy 8 pentakli. Więc tak, na pewno będzie dużo pracy, to widać. Widać tutaj także, że mogą być jakieś większe pieniądze wynikające z tej pracy, ale jednocześnie pracy też będzie dużo. Zobaczmy dalej. Siedem kielichów. Dopytajmy. Dla byków. Siedem kielichów. O, tu jest podpowiedź. Zobacz, trzymasz miecze, ale odwróciły się. Co znaczy, może warto by było dokonać takiego wyboru i podjąć taką decyzję, żeby już zostawić jakąś krzywdę za sobą. Żeby nie dawać się wciągać tutaj w jakieś rozgrywki, tak chciałabym to nazwać. Albo przyblokowanie właśnie wynikające z jakiegoś bólu, cierpienia wewnętrznego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, byczku kochany, jeżeli tu masz jakieś rzeczy, które trzeba by podleczyć, wyleczyć, zadbać o to w ciele fizycznym,
to tu nie ma na co czekać. Idź i to zrób, bo to jest pokazane, że tu trzeba by zadziałać i przestać blokować tu proces zdrowienia. Tu trzeba zadziałać, kochani. Trzeba podjąć tę decyzję, ruszyć się do przodu, nawet jeżeli to będzie dłużej trwało, ale trzeba to zrobić. Także tutaj dla wszystkich tych nas, którzy chcieliby tu uciec przed czymś takim, prawda? Tak, kolejna rzecz. Ta trójka mieczy i siódemka kielichów, ona mi pokazuje, że ktoś tu próbuje kontrolować swoje uczucia i emocje. Ale ja tu przestrzegam przed tym, bo to może zablokować twoje serduszko. Więc lepiej te kwestie przepracowywać na bieżąco. Nigdy się nie odwracaj od swoich emocji, od swoich uczuć, bo to się potem źle kończy, kochani. Tak, uwaga tutaj na osoby też, które gdzieś dosłownie czują chorobliwą zazdrość. Więc jeżeli masz kogoś takiego gdzieś przy sobie, po prostu tą osobę odsuń od siebie na tyle, na ile możesz i mów jej najmniej, ile jesteś w stanie powiedzieć. I jeszcze jedna rzecz, którą tu czuję, to taki chaos emocjonalny, który może sprawić, że możesz nie wiedzieć do końca, jak podjąć jakąś decyzję, w jaki sposób coś zrobić. Natomiast pozwól sobie na to, żeby posłuchać tego swojego właśnie wnętrza, bo kielichy dla mnie to jest też jakaś intuicja i tego rodzaju kwestie, prawda? Ale też słuchajcie, pozwólcie sobie tutaj na przyjrzenie się swoim snom. Tutaj proponuję, może ktoś z was już to prowadzi, ale prowadź sobie dziennik snów, bo pisząc, szczególnie opatrzony datami, dlatego że to ci może odpowiedzieć na twoje pytania, które będziesz mieć tutaj w kwietniu najlepiej z tych możliwości, które tu do ciebie mogą przyjść. Tak, no i ta decyzja właśnie. Trzeba tu będzie podjąć jakąś decyzję, która może do najłatwiejszych nie będzie należeć. W sprawach relacji, związków, miłości mamy kartę wisielca i mamy 8 kielichów. Co ewidentnie pokazuje, że tutaj będzie byk od czegoś chciał odejść. Jest tutaj jakieś przewartościowanie też emocjonalne. Może tu właśnie będzie pozostawienie tego bólu, jakiegoś może jakiejś pretensji, żalu może do kogoś, może jakiś konflikt był, może ktoś złamał ci serduszko i tutaj podejmujesz jakby decyzję, patrzę na to z innej perspektywy, może tutaj ktoś rozwój duchowy sobie rozpoczął, może ktoś trafił do mnie na sesję, bo ja uwielbiam pracować z wami w takich kwestiach, także jak masz ochotę, zapraszam serdecznie. Widać tutaj ogromną zmianę i pójście w nowym kierunku i zobaczcie, pojawia nam się jeszcze tutaj as kielichów, czyli widać, że zaczynasz dokonywać wyborów na innych wartościach opartych. Właśnie jakby kierując się tą miłością, ale miłością bezwarunkową, uniwersalną, kosmiczną, jak tego nie nazwiemy, co prowadzi ciebie do ogromnego przewartościowania i ogromnej też przemiany, zmiany w życiu. Mamy teraz cztery pentakle. Cztery pentakle. Pojawia nam się rycerz kielichów. Uwaga, żeby tutaj w tych sprawach właśnie finansów, spraw zawodowych, dopytam jeszcze jedną kartą, bo to takie troszkę rozmyte jest. Coś tu się będzie kończyć, ale też trzeba będzie za to wziąć pełną odpowiedzialność. Uważaj, żeby nie potraktować tego zbyt lekko, tylko pozwól sobie na domknięcie tej kwestii. Bo tu mamy kartę świat, która pokazuje, że tu trzeba coś sfinalizować, domknąć, zamknąć. Może tu jest coś do spłacenia, może tu jest coś do zapłacenia, może tu jest coś do... Och, nie wiem jak to powiedzieć. Gdzieś tu będzie trzeba finansowo coś zabezpieczyć. Natomiast możesz mieć nadzieję, że to nie jest potrzebne jakby, albo że ktoś inny się jakby tym zajmie. Tutaj trzeba wziąć pełną odpowiedzialność. Zobacz, tak jak ta ósemeczka pentakli tu jest pokazane. Pracuj pomalutku nad tym, działaj, nie przerzucaj na innych jakby tej swojej pracy. Skup się na tym, czym się zajmujesz, ale jednocześnie uważaj, żeby nie trzymać się kurczowo jakichś zasad, reguł, takich
ciasnych jakby, czyli tutaj jednocześnie trzeba się otworzyć na coś nowego, jakby otworzyć się na świat. Może jakaś współpraca tutaj idzie do byka, może nowa praca, może współpraca, więc otwórz się na nowe możliwości tutaj, bo one do ciebie idą. No i zobaczmy tą kartę diabła. Poza tym, że tutaj czujesz, żeby właściwie sublimować swoją energię, którą będziemy mieć w tym miesiącu kwietniu, czyli co to znaczy? Sublimacja energii to jest właściwe jej kanalizowanie, jakby wykorzystanie, czyli możesz mieć dużo energii i zrobić z tym destrukcję, coś rozwalić, pokłócić się, coś zepsuć, prawda? Agresywnie zadziałać. Albo możesz tą samą energię wykorzystać na zbudowanie, stworzenie, wykreowanie, ułożenie czegoś, dogadanie się, uwolnienie czegoś, uwolnienie siebie, wyzwolenie na przykład energetyczne, czy jakiekolwiek, posprzątanie czegoś w przestrzeni, czym by się tutaj nie zająć. Karta diabła mówi, możesz zawsze podjąć decyzję, zawsze masz wybór. I zobaczcie, co tutaj mamy. Kartę śmierci i kartę gwiazdy, zobaczcie, czyli potężna transformacja, zmiana. I jest tutaj pokazane, ta karta gwiazda pokazuje, że jest możliwe jakieś uzdrowienie, jakieś uleczenie, zakończenie jakiegoś trudnego okresu. Może jest tutaj w nas bykach jakiś lęk, jakiś strach. Może właśnie przed stratą, może przed stratą poczucia bezpieczeństwa. Tu jest pokazane, że to się może zakończyć, ale paradoksalnie najpierw musisz pozwolić sobie, żeby odpuścić. Czyli przestań tak kurczowo się trzymać tego, czego tak kurczowo się trzymasz, jak odpuścisz. Może chodzi o jakąś starą pracę, jakieś stare zasady, sposoby podejścia do pieniądza, do wymiany energetycznej. O co by tu nie chodziło? Zmień to, zostaw to, bo zobacz, masz trzy niesamowite karty. Masz kartę wisielca, gwiazdy i kartę śmierci. Dla mnie te trzy karty wielkich arkan pokazują, że potężna zmiana, przemiana jest możliwa, gdy odpuścimy i damy się prowadzić temu źródłu naszemu. Dwie karty tu nam wypadły obie na ten temat, czyli wyższej jaźni, czy jak tego nie powiesz, przewodnikowi duchowemu, prawda? Daj się temu prowadzić, a zobaczysz, że dotrzesz w obszary, których wcześniej nawet ci się nie wyobrażało, że możesz tam dotrzeć. Bo najczęściej jest tak, kochani, jeżeli chcemy spełnić jakieś swoje pragnienie, marzenie, coś chcemy zrealizować, to ono często się realizuje dopiero, kiedy my sobie odpuścimy to zupełnie. Odpuść, zrób wokół tego przestrzeń. Przestań się bać, że to się nie stanie. Bo póki się boisz, to to od siebie odsuwasz, bo lęk odbiera ci tą możliwość. Przestań się bać, przestań pozwalać kontrolować siebie. Odbierz jakby moc temu, prawda? Temu lękowi, temu strachowi. A zobaczysz, że wszystko się zmieni na lepsze u ciebie. Wow, to było super. Aż mam ciary, więc bardzo silne. Zobaczmy teraz runę dla nas byków. Wow, aż mi po prostu, wow, to jest, kochani, runa Pedro, jakby tego nie wymawiać, bo różnie się wymawia tą runę. No powiem wam, że ja jestem pod wrażeniem, bo to jest potężna runa, wnosi ogromne możliwości właśnie, tak jak powiedziałam, zmiany, przemiany, to jest potężna zmiana, która przychodzi, jak prawo przyczyny i skutku też. Jest to przeznaczenie, które się zadziewa, jak taki wyrok losu, prawda? Coś przychodzi, coś się dzieje. Coś sprawia, że właśnie musimy zaufać, że to jest dobre dla nas. Ale to przychodzi też z, to co przedtem powiedziałam, jakieś wyzwolenie tutaj, słuchajcie, jakieś oświecenie też. Wow! Jest to runa, jest to energia, która wnosi też możliwość jakby wejścia na wyższy poziom wtajemniczenia w tym czymś, czym się zajmujesz, co studiujesz. Bo zarówno wisielec jakby, jak i ta ósemeczka pentakli pokazują, że tu byki będą nad czymś pracować bardzo intensywnie. I ta runa Petro właśnie, ona nam daje tą możliwość jakby wyzwolenia się, czy wzrostu tej zmiany poprzez właśnie odnalezienie tego czegoś, czego tutaj szukamy, prawda?
No generalnie, słuchajcie, zapowiada szczęście ta runa, jakieś szczęśliwe też zrządzenie losu, więc pięknie. No i oczywiście ona mówi o tym, że jakby poszerza nam się perspektywa, poszerza nam się widzenie, zrozumienie świata, może siebie. Zależy, czym tu kto się zajmuje, prawda? Czego poszukujesz, jakich informacji. No i ta runa Pertro mówi też o tych trzech nornach, które plotą tą nić naszego przeznaczenia. Więc tu ewidentnie widać, że coś się może zmienić, bo zobacz, masz wisielca, czyli zmiana o 180 stopni, i ta runa Pertro pokazuje, prawda, jakby zmianę przeznaczenia albo poznanie też swojego przeznaczenia. No właśnie. W każdym razie to jest jakaś taka ewolucyjna zmiana, bym powiedziała. Wow, kochane byki, no ja się cieszę. Oczywiście zmiany ewolucyjne zawsze przychodzą z różnymi energiami, więc tu się trzeba spodziewać. Może dlatego tu to przestrzeżenie, pozwól sobie na to, żeby źródło cię prowadziło, ta wyższa jaś, prawda? Przewodnicy, jak tego nie nazywasz. No i tu, ponieważ prosiliście, kochani, żeby w miesięcznym też było, tak nie może, no to oczywiście, że tak robimy sobie. Możesz zapytać o sytuację, o osobę, o wydarzenie. 1, 2, 3, idziemy po kolei. Jedyneczka, niewłaściwy moment, zaczekaj. 2. Tu mamy nie i trójeczka, tutaj mamy może. Tyle, kochani, utulam mocno. Życzę nam wszystkim cudownego miesiąca kwietnia. No i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.